Drugi owadzi zwiastun dzisiaj, Spider-Man poprzez Multiversum, premiera w czerwcu w kinach, a my się bardzo jaramy na ten film, chociaż ostatni zwiastun to był taki tajemniczy. Pamiętam, że Radkowi chyba się niezbyt podobał wtedy. Czemu od razu tutaj krytyka? Nie, ale poczekaj, chciałem, żebyś się z tego wytłumaczył, bo mówiłeś, że jak robiliśmy reakcję, to było takie a jak mówiłeś, że zobaczyłeś w kinie, to było wow. No tak, to ogólnie ze Spider-Manem i ogólnie z czasami niektórymi filmami jest tak, że jak mamy jakieś wizualia dość skomplikowane, to jednak to, co jak się ogląda na komputerze, to nie zawsze można poczuć to w taki sam sposób, jak właśnie w kinie czy na dużym telewizorze. Ale zobaczmy, jak wypadnie tu tym razem. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek, ze mną są Natalia, Radek. Zwiastun Spider-Verse. Amerykańska wersja, ponieważ wiemy, że jest też wersja international na kanale WIP-u, na kanale Tylko Hity jest też ta international, ta, która ma jakieś wstępy z filmów live action ze Spider-Manem. My obejrzymy sobie przede wszystkim. Tak, bo trzeba jak najwięcej nostalgii, bo to widać. Sony zauważyło, Sony zauważyło. Ostatni Spider-Man, ile się sprzedał? Tobey Maguire, Andrew Garfield. No to trzeba ładować wszędzie, trzeba ich promować wszędzie, bo to trzeba kuć. Aż trochę mnie dziwi, że to nie jest odwrotnie, że Amerykanie nie dostali takiej wersji, a u nas taka nie poszła. Ale zobaczmy. Gotowi? Tak. 3, 2, 1, start. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. Jak mi się to podoba wizualnie. Naprawdę. You were supposed to be here. To animacja. Whatever. Wow. Whatever? So like no disrespect. 101 Dalmatyńczyków, wersja aktorska. Jak koty. Jezu. Miles's grades are pretty good. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. What? Brzydko. Jak tak się dzieje? Nie, tak nie można. And I think you know it. Oni wiedzą. Miles! Wanna get out of here? Yes. Jest i ona. So wait a minute. There's an elite crew with all the best Spider-Man. Jest więcej ludzi pająków. Ujęcia z poprzedniego zwiastuna. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. Jest więcej Oscara Isaaca. You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999. O, to jest nawiązanie do No Way Home, do wydarzeń z No Way Home. Peter. Nice. You have a baby? I have a baby. Spider dzieci. I'll take it from here. Cute. Miles, o, nie jestem gotowy, nie jestem gotowy, nie pokazujcie mi takich rzeczy. Nie dawajcie. Trzeba już chusteczki na to i na strażników kupować. O nie. Za fasie. W wagonach. I to w przeciągu miesiąca. O, jaki pomarańczowy to kostium. Piękne. To nosidełko. Zleje tam, nieważne. Czyli kolejny, znowu ten przekaz bez tego, co się stało z wujkiem Benem. Ich by tutaj nie było tak naprawdę. Ja się trochę boję, że ten zwiastun pokazuje mi za dużo, ale i tak jest, i tak go oglądam. A i tak nie wiem, jak dokładnie to ma się wywiązać. Jest, mamy to! Nie minęły 2 lata i użyli tego samego żartu. Sony, brawo, brawo. W kółko. Tylko tutaj... O, masz się los. No, dobre. I reklama PlayStation. Tam na końcu był Spider-Koń. Tak. Taki Spider-Koń. Spider-Koń. Zawsze ci pomoże i poda pomocną dłoń, chociaż nie ma dłoni. Kopyto. Ale dłoń pasuje po konie. Piękny rym. Co uważacie o tym zwiastunie? Dobrze. Jest dobrze, ale, bo zawsze musi jakieś ale... Tak jak powiedział Jacek, może za dużo pokazali, też cały czas pamiętamy o tym, że początkowo to miała być pierwsza część filmu dwuczęściowego, więc są ogólnie wielkie obawy, że a, za dużo pokazali i b,
że w sumie dostaniemy połowę historii. To są dwie największe obawy. Na szczęście na drugą część tej historii nie będziemy musieli za dużo czekać, ponieważ ma być na początku, to znaczy na początku, chyba tam w kwietniu czy coś tam w tym stylu w 2024 roku, ale nadal chcielibyśmy dostać tę jedną zwartą historię, ale zakładam, że będą to budować jako event i będzie jakiś cliffhanger na tak, końcu. Tak, to będzie taki cliffhanger, że Jacku, będzie po prostu kipieć. Oby satysfakcjonujące to było. Jacku, nie mów kwiecień, bo już ci przeniesie na maj. Ja wiadomo, ale może chociaż będzie jeden seans jednego wieczoru z napisami przed premierą. Ale tak, wygląda to fantastycznie. Pod tym zarzutem, że tak się dzieci nie nosi. Pamiętajcie, zawsze przodem do siebie w nosidełkach. I widzicie, to jest ekspertyza, której właśnie potrzebujemy w tym zwiastunie, ale tak na serio. Detale tego filmu. Myśleliśmy, że Spider-Man Uniwersum to był gęsty film. No boy. To jest, tutaj się dzieje dużo. Na pewno fani Człowieka Pojanka tutaj będą w 100% usatysfakcjonowani, a jeszcze przy okazji możemy dostać dobrą historię. Swoją drogą w ogóle, no właśnie te nawiązanie do ogólnego Spider-Mana właśnie z tym Doktorem Strange. Jestem ciekawa, czy dostaniemy coś jeszcze więcej z tego świata. Ja liczę, jeżeli coś będzie więcej, to nie, no, dużo więcej, żeby po prostu nie wiem, nie zaczęło to przysłaniać historii. Tak, wiadomo, jako taki easter egg, bo tutaj będzie i tak pełno easter eggów, już nawet w tym pierwszym zwiastunie było analizowane jakieś Spider-Many z gier, na przykład z gry na PS2, czy tam w ogóle na oryginalne PlayStation, w ogóle mnóstwo inkarnacji Człowieka Pająka, które już są znane ludziom, pojawiają się gdzieś w tych zwiastunach. A ja obstawiam, że gdzieś tam jakiś, może to nie będzie gruby crossover, ale jakiś easter egg związany właśnie z naszymi live action pająkami, to może w Beyond the Spider-Verse, w kolejnym filmie. Wydaje mi się, że jeszcze zostawią sobie jakieś pole do manewru. Tak, ale żeby po prostu nam po prostu nie przysłoniło historii. To jest zawsze pierwsze kryterium. Historia jest najważniejsza tutaj i jasne, fajnie, te wszystkie postaci, to nagromadzenie tego wszystkiego, to buduje ten hype, szczególnie w zwiastunach. Ja bym też chciała... Ja jestem takim widzem, który zawsze boi się, że się pogubi. I bardzo nie chciałabym się pogubić w ilości tych wszystkich Spider-Manów, postaci, ilości wątków, które się nawiążą, więc mam nadzieję, że ten przesyt tego wszystkiego jest tylko tak po prostu zmontowany w zwiastunie, a jednak mimo wszystko w filmie będzie to trochę mniej skomplikowane, bo ja się troszeczkę zaczęłam bać, tak wam powiem, że nie ogarnę tego. Nie sądzę. Wydaje mi się, że ja na tyle mam zaufanie do tych twórców i do ich umiejętności budowania historii z spójnych bohaterów i jakby wkładania serca w to, że nie obawiam się o to, mam kilka innych obaw, ale o nich już wcześniej mówiłem. No więc tak, co? Ale mamy też tą pierwszą część zwiastunu, gdzie właśnie mamy ten bardziej wątek związany z samym Milesem Moralesem, samym tym, jego relacją z rodziną, szkołą. No zobaczymy też... To na pewno będzie w tle zawsze. Zobaczymy. Te wątki zawsze są bardzo ważne, tak. Bo jednak wątek rodzinny jest kwintesencją samego Spidermana i tego, jak go buduje, i prawdopodobnie nieważne, z którego świata, po prostu rodzina i relacje są jakby tą centralną jego częścią i sprawiają tym, kim on jest, więc wydaje mi się, że będą się tego w jakiś sposób trzymać. To jest w ogóle niesamowite, jak w sumie wielkim ryzykiem było podjęcie się ekranizacji Milesa Moralesa przez Sony i to do tego animowane. Jasne, wiadomo, Spider-Man może wykosić pieniądze ogromne, ale nadal inny Spider-Man i podejście animowane. Takie animowane, ale dali to odpowiednim twórcom, widać, że pierwsza część dowiozła. Znaczy, jak na tamte czasy pod kątem budżetowym nie dowiozła aż tak dobrze, ale myślę, że to już na tyle osób zdążyło nadrobić tę pierwszą część. Tak. Znaczy... I na tyle jest teraz ogólny potężny hype na Spider-Mana w tym roku. Co? Dostaniemy drugiego Spider-Mana od Insomniac na PlayStation. Wiecie, co wam powiem? Sony. Właśnie mam w głowie coś takiego, że Mario, który teoretycznie bije jakieś rekordy popularności, jest jakiś nieziemski i dostaniemy tego Spider-Mana, gdzie zakładamy, że on też będzie super, bo to jednak wiemy po pierwszej części, że to nie będzie byle co. W przyszłym roku kategoria animacja na Oscarach będzie po prostu naprawdę... Nie sądzę, żeby Mario tak jakby był w tym wypadku. Zależy. Ale jakoś nie sądzę. Kota, a obstawiałeś Kota Buta w tych roku na Oscarach? Bo ale jednak Kot Buta już po zwiastunach wyglądał na coś, co może nawet zagrozić o Oscary, natomiast Mario, nawet jeżeli to byłby bardzo dobry film, to nie spodziewam się po prostu, żeby to mogło rywalizować przy konkurencji
czy to w postaci Spidermana, czy to w postaci Między nami żywiołami. Według mnie te filmy pod względem, nawet jeżeli będą miały podobną historię, to właśnie pod względem graficznym jednak wyprzedzą Mario. Zobaczymy. Aczkolwiek myślę, że nominacja i tak pójdzie by popular demand i jakby wygrać to raczej nie, ale dzisiaj zajdzie embargo w ogóle na Mario, ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. Dajcie nam znać, co uważacie o tym zwiastunie, wpadajcie na naszego Discorda, pasażerowie Hype Trainu, na Hypomet, bo Segramer dzisiaj chyba tam rzucał nawet ten zwiastun do oceniania. Dlatego zostańcie z nami o kolejne reakcje i inne rzeczy, które wrzucamy na bieżąco. Do zobaczenia, na razie. Pa!